decydujące starcie, oczywiście decydujące w perspektywie awansu Bożek Mójzer. I patrzmy, bo doskonała sytuacja, strzał i... No i patrzymy, będzie kara i tam jeszcze... Zagranie przed bramkę, gol! 29 sekund potrzebowali Chorwaci, żeby tutaj zdobyć pierwszego gola. My patrzymy na powtórce, ten krążek miałem wrażenie posłany pod parkanami. Tak też się tutaj wydawało, no i cieszy Holendrów, ale mamy akcję w drugą stronę i teraz interwencja. Szukali swojego zwycięstwa z Chorwacją i krążek podbity. Tymczasem my patrzymy, jak radzą sobie Holendrzy i mocny strzał, a tam niespełna minutę przewagi, ale teraz strata gumy. Von Murik ze strzałem, gol! Short-handed goal, Von Murik. No i kibice tutaj, którzy przybyli z Niderlandów, oszaleli wręcz, skaczą z radości. Nie popisał się tu bramkarz, jeszcze w efektowny sposób podskoczył. Jest wymiana podań. Guma na niebieskiej, strzał, no i w dobie gry. Guma na lodzie, no i gramy. Kornelder. Strzał, gdzie jest krążek? Ma go tutaj tronę strzał i krążek. Wydawało się, że musi znaleźć się w chorwackiej bramce. Teraz jest dobitka z najbliższej odległości. No i jest prowadzenie Niderlandów. Gis Wulman, jeżeli tam dobrze dostrzegłem, tak teraz odbiera zasłużone gratulacje. Za bramki Świetniewicz i gdzie jest guma? Nie ma krążka w bramce, a to powinno być 2-2. Jeszcze nie koniec zagrożenia. Znowu Sladek, tam ten krążek był do dobicia, ale nie ma. Graczy Niderlandów próbują sobie wyprowadzić akcję. Strzał, gol! Jest trzecia bramka, no i tutaj cieszą się z tego powodu, no ale byli stroną dominującą, udokumentowali to trafieniem. Popatrzmy, no i tutaj nie zdążył Sladę przemieścić się. No i spójrzmy, strzał odbija kibic. Jeszcze Rentmeester. Strzał, gol! Pięknie ten krążek jeszcze odbił się po strzale Maksima Rentmeestera od konstrukcji, górnej konstrukcji bramki. Z tej perspektywy będzie to widać idealnie. No, a Sladę teraz zasiada na ławce rezerwowych. 5 minut Chorwacji nastąpiła zmiana. Borna Jurin będzie strzegł ten krążek, ale dobrze tutaj sobie zrobił miejsce gracz Niderlandów. Jeszcze strzał i dobitka. A teraz mogła być druga bramka dla Chorwatów. Jeszcze tam szansa, ale akcję ofensywną Świetliczyć. Świetliczyć, dobrze strzał, gol! Więc dobieli swego w końcu Chorwaci. Co prawda jest to druga bramka dopiero, można powiedzieć, która nawet jeszcze nie daje kontaktu, no ale od czegoś trzeba tutaj zacząć. Dobra praca na bramkarzu Jagadicza, nawet nie musiał tutaj przekierowywać tego. Ale to nie koniec, uderzenie, no musiał tam się mieć na baczności. Marojewicz do przodu. Strzał jeszcze tam chyba po kiju i po odbijaczce ten krążek został puszczony, a teraz będziemy mieć wykluczenie. Tak, tutaj kijem Chorwaci. Teraz wrzutka, jeszcze dobitka, gdzie jest krążek, nie ma go w bramce. No zabrakło tutaj precyzji, jak widzimy na powtórce. A to była idealna okazja. Tym razem nie ma uwolnienia.
I spójrzmy, uderzenie, nie ma to bitki, jeszcze nie koniec, jak to się wszystko... Drużyn U18. Uwaga, strzał, znowu tutaj przemieścił się Reintmester. No, sędzia, mam wrażenie, trochę później. I mamy jeszcze sygnalizowaną karę, że jest to nadal podwójna przewaga i teraz pusta bramka. Kto będzie przy tym krążku pierwszy? Gol! A więc postawili wszystko na jedną kartę, ale Maxim Reintmester był pierwszy przy krążku. No i dokłada piąte trafienie, na teraz na powtórce to widać dokładnie, idealnie. Nie zdążyli Chorwaci, no i losy tego spotkania są, choć ambicji do samego końca i gol! No i tutaj, tak jak mówiłem, Filip Swietniczic jeszcze dokłada trzeciego gola, no ale czasu jest zbyt mało. Ta bramka bardzo zresztą ładna, proszę popatrzeć, no i... Idealnie tutaj wymierz za dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo i kłania się nisko. Jonasz Burak, do usłyszenia.